Ze mną zawodnik Wigru Wilkacy. Wasza drużyna pierwszy raz gościł nas na turnieju. Trafiliście do teoretycznie najtrudniejszej grupy. Jak wy poradziliście? Jeszcze nie wiemy, które miejsce zajmiemy. Teraz w dwa mecze zrobiliśmy bardzo kiepsko. Natomiast bardzo wysoki poziom. Nam się tutaj generalnie bardzo podobało. Cześć, chciałabym Cię zapytać, czy podoba Ci się turniej? Witam, bardzo mi się podoba turniej, organizacja jest świetna. Dużo zespołów przyjechało, także mam nadzieję, że wszystko się uda po naszej myśli i wyjdziemy do następnego dnia, czyli do finałów. Teoretycznie trafiliście do najtrudniejszej grupy turnieju i jak sobie radzicie? Podobno trafiliśmy właśnie do najtrudniejszej grupy. Chyba raczej czujemy się jako te czarne konie tego turnieju. Nikt nie spodziewał się tego, że wygramy ten pierwszy mecz. Myśleli, że będzie troszkę gorszy do spełnienia, ale pokazaliśmy, że jednak w siatkóweczkę powinien grać. No i na razie czekamy na ostatni mecz i zacząć ubijem z góry. Jak oceniasz organizację turnieju? Bardzo dobrze zorganizowany turniej. Cieszę się, że takie coś stało, a możemy się założyć na następnym roku. Jaką reprezentuje Pan drużynę? Reprezentuje 4 CV Garboni. Jak ocenia Pan poziom turnieju? Poziom turnieju, szczególnie finałowego, jest bardzo wyrównany, jest dość wysoki i ta organizacja turnieju jest bardzo fajna. A ciężko wygrać? No niestety, pierwszy mecz przegraliśmy, także wygrana drużyna na pewno będzie usatysfakcjonowana i zasłuży na zwycięstwo. Wcześniej AWS Stoczek Łukowski. Turniej oceniam bardzo pozytywnie, jest wysoki poziom, zdecydowanie wyższy niż w zeszłym roku. Także sam szczebel finałowy to już naprawdę najwyższy poziom okręgu stoczkowskiego, powiedzmy województwa lubelskiego, mazowieckiego. Organizacja jest bardzo dobra, wszystko jest na miejscu, także turniej jest fantastyczny. Dziękujemy. Dziękuję. Thank you.
Pierwsze, Wiktor Jumia, Mózgowski, Wiktor Jumia, Mózgowski, Wiktor Jumia, 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 Wiktor J